Cześć, Olbi. Cześć. Miło Cię widzieć ponownie w Radiu Z. Dobrze spałaś? Myślę, że tak. Pytam, bo jest poniedziałek rano. A tak, czułam to śpiewając. O której godzinie zazwyczaj wstajesz? Dosyć wcześnie, ale obecnie mam psa, więc zazwyczaj budzę się koło 9. Masz jakieś poranne rytuały, bez których nie jesteś w stanie przetrwać dnia? Posiadanie psa wiąże się z pewnymi obowiązkami, ale zdecydowanie jest to kawa. Tak, to chyba najważniejszy rytuał. Potem grywam sobie też na gitarze. A czy pamiętasz swoją pierwszą wizytę w Radiu Z? To było 2 lata temu. Tak, oczywiście, poznałam tutaj takiego wysokiego Marcina. Tak, to pamiętasz? Zobacz, tu jest nagranie. To było ekstra. Niebawem wydasz swój album Heart to Mouth. O czym jest ta płyta i jakich reakcji oczekujesz? Trudno opisać cały album, bo każda piosenka jest o czymś. Myślę, że każda piosenka oddzielnie nie do końca będzie zrozumiała, ale całość zdecydowanie tak. Zaczyna się piosenką Dreamcatcher, która nadaje ton. To utwór o sytuacjach, które się wydarzyły i pozostawiły nas samych. Piosenki mówią też o dłuższych związkach i strachu im towarzyszącym. Ludzie zauważą, że to nieco mroczniejsza płyta, opowiadająca o przeszłości i strachu przed przyszłością. Dreamcatcher mówi o stanie umysłu, kiedy budzisz się marząc jeszcze w dziwnych snach. Nie do końca wiesz, co to było, ale ustawia ci to myślenie na cały dzień. Jeden z singli z nowej płyty nazywa się Girls Go Wild, czyli dziewczyny szaleją. Czy uważasz, że w dzisiejszych czasach dziewczyny naprawdę są szalone? Jestem zadowolona ze wszystkich moich piosenek w formie i tekście. Myślę, że wiele utworów nie istniałoby bez innych. Dostrzegam te etapy, które je budowały. Nie można śpiewać jednej piosenki w życiu. Ważne, by były też inne, do porównania i tworzenia atmosfery. Zauważyłam, że nosisz jeden kolczyk w kształcie krzyża. Kryje się za tym jakaś historia? To rekwizyt z teledysku Madony. Brat mojego przyjaciela podarował mi go, kiedy przy nim pracował. Jakoś tak zawiesiłam i już jest. Ludzie przychodzą, odchodzą, zakładają krzyżyki, a ja go noszę mniej więcej od 15 lat. Masz w Polsce ogromną grupę fanów, którzy są świetnie zorganizowani. Zdajesz sobie sprawę, że nazywają cię kruszyną? Naprawdę? Chciałabyś przekazać im coś, a może po prostu ich pozdrowić? Kocham was, chciałabym bardzo... Oczywiście, tak było i tak będzie. To piosenka o mnie i kobietach, które były i są w moim życiu. Mówi też o podróżowaniu w różne miejsca i poznawaniu siebie i świata, stawaniu się kimś więcej. Tak bym to wytłumaczyła. Czujesz presję po sukcesie Lost on You? Każdy mnie o to pyta, ja odpowiadam nie, nadal tworzę sztukę, piszę piosenki, nie mogę żyć ciągle w małej bańce otaczającej ten utwór. Nie żyłam na ulicy, kiedy zdarzył się ten sukces. Miałam już swoją karierę, korzystałam z życia. Mam nadzieję, że fani, których zyskałam, zostaną ze mną, a może pojawią się nowi. Nowa płyta ma coś do zaoferowania. Zobaczymy. Przed naszym wywiadem przeczytałam kilka wywiadów z tobą i bardzo zaciekawiło mnie jedno zdanie. Powiedziałaś, że podziwiasz wielu ludzi, ale inspiruje cię tylko kilkoro z nich. Nadal tak jest? Tak, to nadal jest prawda. Poznałam ich w przeszłości, ale są też wokół mnie, tak jak ja. Robię małe rozeznanie. Rozmawiam też z zespołem, który ze mną współpracuje, żeby jak najlepiej poznać tę osobę. Współpracowałaś z Rihanną, Backstreet Boys, Cher, a także z Avicii. Zamierzasz wydać jeszcze jakieś piosenki nagrane z nim? Nagraliśmy kilka bardzo fajnych rzeczy, które się nie ukazały. Świetnie wspominam współpracę z nim. Był super gościem. Czy to się ukaże, nie wiem. Wiem, że jego dorobek będzie słuchany jeszcze przez wielu ludzi. Twoja najlepsza piosenka, jaką napisałaś, to? Szczerze to nie wiem. Gdybyś zapytała o moją ulubioną, to pewnie wskazałabym Forever For Now. To utwór o mojej mamie z ciekawą historią powstania. To były jej urodziny, nad wodą, klify. Ja co prawda byłam trochę w stanie nieważkości, ale ta melodia przyszła do mnie od razu, jakoś od mojej mamy, od tego oceanu. Piękne doświadczenie. Tak.
wokół mnie teraz. Jesteś włosko-amerykańską dziewczyną, tak jak Madonna czy Lady Gaga. Twoi dziadkowie są z Sycylii, a także pochodzą z Neapolu. Jak obecnie wygląda twoje przywiązanie do korzeni? Bardzo chciałabym pojechać do Włoch, zobaczyć to wszystko, poznać włoską stronę życia. Ale muszę powiedzieć, że Włosi w Stanach Zjednoczonych są zupełnie inni. Myślę, że styl życia typowych Włochów bardziej by mi się podobał. Ba, nawet to wiem. Jestem bardzo dumna z mojego włoskiego pochodzenia, ale myślę, że nie mogłabym się porównywać teraz do nikogo. Rozpoczęłaś swoją karierę jako twórca utworów dla innych. Kiedy piszesz dla kogoś, wyobrażasz sobie te postaci, a może wyobrażasz sobie brzmienie danych głosów? To zależy. Piszę dla osób, które zdecydowanie mieszczą się w mojej skali głosowej i to nawet zabawne, kiedy pisze się dla takich artystów, którzy mogą zaśpiewać tak jak ja. Chciałabym bardzo podziękować za to, że obserwujecie, gdzie się pojawiam. Wczoraj niestety się nie udało, nie mogłam spotkać się z każdym, ale mam nadzieję, że niebawem uda się to jakoś nadrobić. Jestem bardzo wdzięczna i czekam już, by móc zaprezentować się na scenie u was. Co będzie dalej? Trasa non-stop. Zaczynam koncertowanie po USA pod koniec stycznia. To czeka mnie już niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Set i już.